Porozmawiajmy o piłce. Dawno się nie widzieliśmy. Ostatnio był tu z nami Edi Chałupka. On wciąż naprawia linie energetyczne po tej wichurze, która nas spotkała tydzień temu. Pozdrawiamy serdecznie. Ediego też dzisiaj nie będzie w trakcie waszego meczu w uzdrowiskowej lidze halowej, a jesteśmy właśnie tuż przed w hali w Szczawnie Zdroju. Dobrosław Kowalski. Mam nadzieję, że... Ediego pozdrawiamy. Tak. Naprawdę solidną robotę robi. Nadgodziny solidne też wyrabia. No Edi, powiem ci, naprawdę podziwu dużo ludzi jest do waszej pracy, bo to naprawdę wielka robota. To bardziej, że tutaj naprawdę się działo i te linie... Wyjątkowe warunki atmosferyczne w zeszłym tygodniu tutaj w okolice. Tak. Wałbrzycha, u mnie w Wiedlinie. Były miejsca, gdzie nie było przez tydzień czasu prądu, także chłopaki w jednym miejscu naprawiali, 100 metrów dalej gałęzie zrywały linię. No ale dobra, to zostawmy Ediemu, on przyjdzie kiedyś przy okazji, nam o tym opowie, a teraz wróćmy do piłki. Sławku, wtedy rozmawialiśmy o wyborze selekcjonera, nie? Pamiętasz, jak każdy był niezadowolony z tego, co się może wydarzyć, każdy się zastanawiał nad tym, co będzie, mieliśmy swoje typy. Nikt z nas nie przypuszczał jednak, że tym selekcjonerem zostanie, w cudzysłowie, bo to nie mogłem sobie odmówić, Felipe Santos, jak go przedstawił Kulesza na konferencji prasowej. W każdym razie Fernando Santos został tym selekcjonerem. Jakie masz wrażenia po tym pierwszym spotkaniu? Powiem ci, że nie wiem do końca. Jeżeli się pojawiały gdzieś tam wcześniej jakieś przecieki, niby były nieoficjalne informacje, że Santos może być selekcjonerem, szczerze mówiąc nie wierzyłem w to. Było to gdzieś dla mnie to na tym samym poziomie, jak się wymieniało Stevena Gerrarda czy kogoś takiego. Na pewno nie był moim faworytem. Zawsze powtarzałem o tym, że albo Bielica, albo Petkowicz nawet w pewnym momencie się dla mnie wydawał idealnym kandydatem. Powiem ci, nie wiem, co mam o tym myśleć generalnie. Wiesz, też nie chcę tutaj wszystkiego sprowadzać do wieku. Myślałem, że może Petkowicz też nie jest młodzieńcem, bardziej Bielica. Myślałem, że może bardziej młody, energiczny selekcjoner byłby tutaj odpowiedniejszy, choć tak jak mówię, wiesz, nie sprowadzam do wieku wszystkiego, bo mój ojciec ma 85 lat i pracuje dalej czynnie zawodowo. Jako lekarz, to wiesz, to zawsze też doświadczenie i to się też liczy. Nie wiem, dlaczego właśnie wybór padł na Santosa, absolutnie go też nie przekreślam. A jednak jest to gość, który no i prowadzi reprezentację Portugalii, wiadomo, z jaką gwiazdą. Można to nawet z większymi gwiazdami, bo miał tam Ronaldo, to jest tak jak u nas Lewandowski, ale tam miał też do dyspozycji innych zawodników, wcześniej Grecję. I myślę, że jeżeli on by nie miał pomysłu na polską kadrę, jakiejś koncepcji i nie czułby tego, to nie pchałby się, bo po prostu nie musi. I na emeryturę na pewno odłożył też już. No tak. I myślę, że może jakąś koncepcję tutaj właśnie mieć z prezesem. Się dogadali, przedstawił coś, co prezesa zadowoliło, że tak powiem. No i czekam z nadzieją. Oczywiście jak zawsze kibicuję kadrze naszej. No to chyba wszyscy, niezależnie od tego, kto jest trenerem, niezależnie czy się zgadzamy z tym wyborem, czy nie, zawsze czekamy na ten pierwszy mecz z nadzieją. Tak samo było za czasów Michniewicza i ten mecz, ważny mecz przecież ze Szwecją, bo to nie mówię o meczu towarzyskim wcześniej ze Szkocją. Podobnie było z Sołzą i jeszcze wcześniej z Brzęczkiem i jeszcze wcześniej przecież i z Nawałką. Każdy zaczynał różnie, prawda? Różnie też te przygody wyglądały. No, ja mam tylko jedną wątpliwość co do tego wszystkiego. Santos jest takim człowiekiem, moim zdaniem, przynajmniej z tego co doczytałem w różnych miejscach, bezkompromisowym. On podejmuje wszelkie decyzje jako ostateczna instancja. Myślę, że tu nasi zawodnicy nie są do tego przyzwyczajeni, bo dawno już nie było takiego kogoś, kto powiedziałby to ja decyduję, ja ustalam, mogę wysłuchać waszego zdania, ale to nie ma żadnego wpływu na to, jaką decyzję podejmę, prawda? Tutaj dużo głosów ostatnio do nas dochodzi, że w ostatnich latach to piłkarze układali skład reprezentacji, sposób gry. Trochę im nie pasowało. Ale pamiętasz finał Euro 2016? Pamiętam. Gdzie Ronaldo strzelił z kontuzją. Tak. I z mowy ciała, z tego co się działo na ławce rezerwowych, to wydawać by się mogło, że to Ronaldo,
rządził i tam Santosa zupełnie odpychał na bok momentami. Wiesz, mówię, nie śledziłem aż tak do głębi jego kariery trenerskiej i nie wiem, jakie ma cechy charakteru. No niby tak, ale zobacz teraz ostatnio. Ale przez jednak te 6 czy więcej, 8 lat był trenerem. Tak, i jakoś tą Ronaldo i te inne gwiazdy musiał zarządzać. Wszyscy tak mówią. Tak, tylko widzisz, ostatnio na przykład posadził Ronaldo na ławce, doszło do wielkiej awantury tam ponoć w ich szeregach, doszło do takiej sytuacji, w której to zarząd związku zwolnił właśnie Santosa z usług, dlatego że to tak potraktował Ronaldo, więc ciężko tu ocenić, jak to tam rzeczywiście było kiedyś, jak było teraz. Inna sprawa, że ta jego kadra bez Ronaldo na tych mistrzostwach grała lepiej jak z nim, więc być może wiedział lepiej po prostu na tym, jak to wygląda. Druga sprawa, że ten trener zawsze się kojarzy z jakimiś mniejszymi lub większymi sukcesami, prawda? Wtedy we Francji na Mistrzostwach Europy Portugalia jakoś wybitnie dobrze nie grała. Powiem szczerze, mam wciąż wątpliwości, czy gdybyśmy my wtedy z nimi właśnie, nie wygrali, to prawda, czy nie doszlibyśmy do tego samego momentu, jak oni doszli. Natomiast udało mu się to zrobić, co się mu udało, zdobył świetny wynik. Zresztą z Grecją, która przecież też się nie liczyła wtedy na Mistrzostwach Europy, też zrobił przyzwoity wynik, bo ja nie powiem, że to było coś wielkiego, prawda? Sam mówię, że wyjście z grupy nie jest sukcesem, ale generalnie ta drużyna grała coś. Ale ta Grecja, która już nie była tą Grecją czasów Rehagela, nie? Która zdobyła Mistrzostwa Europy, jej się tam zdarzały lepsze, gorsze momenty. Nawet dużo gorsze niektórych tych, ale... No, chcesz, nie chcesz, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że co mi się bardzo podoba. Trener zdecydował, że będzie mieszkał w Polsce, że będzie chciał tu być, poznać też klimat. Też się jakoś z tego, co mówił, zaangażować, czy w tworzenie jakiegoś systemu szkolenia, czy szerzej. Wiesz, no i też jest kwestia, co wcześniej powiedziałeś, że tam w Portugalii związek był niezadowolony z tego. To jest też kwestia właśnie współpracy. Trener selekcjoner to jest właśnie menadżer. No tak. On ma jakiś swoich szefów nad sobą, ale w pewnej tej działce, jeżeli chodzi o kadrę, o dobro zawodników, on odpowiada to jest za to i kwestia właśnie tych relacji, porozumienia też jest bardzo, bardzo istotna. To widzisz, to co na przykład nie było, co zawsze mówię, że nie wykorzystaliśmy potencjału Leo Behakera. Prawda. Kiedy był selekcjonerem naszej kadry, były te tarcia, potem tam na linii ze związkiem. No ale kto rządził w tym związku? Dalej te osoby się wypowiadają. Ja naprawdę nie chcę nic mówić, ale Grzegorz Lato skończył swoją karierę na boisku i niech tym żyje dalej, bo jego zarządzanie, widziałeś sam, w tamtych latach było beznadziejnie słabe. Nie będę mówił brzydziej, bo nie da się chyba już w cenzurowanych słowach tego określić lepiej. A wypowiada się teraz tak, jakby był wielkim znawcą. Był, jego czasy minęły i on żyje w tamtej epoce i niech sobie żyje tak samo Tomaszewski i cała reszta. Tomaszewski się dość tak. Tomaszewskiego powiem ci, że cenię, że nie zawsze się zgadzam, nie zawsze się zgadzam, często się nie zgadzam, ale ma ostatnio mówił na przykład, że wczoraj czytałem, że Santos mówił właśnie Tomaszewski, że Santos nie powinien skreślać absolutnie Krychowiaka czy innych starszych zawodników jak Grosickiego, że mogą się ze swoim doświadczeniem, może nie na cały mecz, tam w zależności od meczu, od sytuacji, czy od 80 minuty, czy wcześniej wejść i swoim doświadczeniem mogą się... Ale to samo Santos mówił, przecież on powiedział wyraźnie, że on nie będzie skreślał żadnego zawodnika, nieważne czy gra w polskim klubie, czy zagranicznym, to raz. Dwa, czy ma 15 lat, czy ma 40. Oczywiście, wiesz, no Grosicki też się wydawało, że już wrócił do polskiej ligi, już jest koniec, nie? Tak mówił na przykład... Pojechał i słusznie, że znalazł się w kadrze na mistrzostwa, odbudował jakąś formę, nawet może 10 minut, wiesz, kluczowe może być w danym meczu, nie? Ale zobacz, on wszedł na boisko i zagrał lepiej niż wszyscy ci, którzy tam grali, więc żałuję, że nie dostawał tych szans więcej. Ja też bardzo się cieszyłem, że on w ogóle wrócił do polskiej ligi, bo wbrew temu, co wszyscy mówią, jakości w tej lidze jest mniej może technicznej, mniej może takiej taktycznej, jeżeli chodzi o porównanie do lig zagranicznych, tych top 5 lig w Europie. Ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, o czym mówią też zawodnicy z zagranicznych krajów, którzy nawet mają doświadczenie z tych lig topowych, że ta polska liga jest bardzo trudna z wielu względów, bo tu naprawdę trzeba się mocno wybiegać, mocno starać, trzeba być doskonale przygotowanym fizycznie, mentalnie na różne sytuacje, więc to nie jest tak, że przyjdzie sobie taki zawodnik, nie wiem, który wcześniej w Liverpoolu, w Manchesterze, w Barcelonie wygrywał mecz za meczem i będzie tu gwiazdą. Przykład Podolskiego, bo przecież on tak na dobrą sprawę dla tego Górnika więcej robi poza boiskiem jak na boisku, bo już nie jest w stanie aż tak, jak on to powiedział, sorry, zacytuję, bo tu tak trzeba grać. To są jego słowa.
Ale fajnie się odnalazł Luboja. Zawsze wspominam tego tutaj z też dużym sentymentem, lubię, tak. Jak w naszej lidze, naprawdę. Choć on tam też miał różne historie. Jak chciał, to trenował, jak nie chciał, to. No dlatego widzisz, to nie jak miał cięższą noc poprzednią, ale na boisku naprawdę. I ta Legia wtedy z Lubojem jako liderem takim. Ale to była klasa sama w sobie, tego zawodnika, on przerastał wtedy wszystkich. I widzisz, i to pokazuje, że tu trzeba chcieć grać, trzeba chcieć biegać. I dlatego taki Santos mieszkający w Polsce, który będzie miał pod ręką możliwość pójść na jeden, drugi stadion. Ma sztab ludzi, który też ma mieszkać z nim tutaj, więc to nie jest tak, że on będzie tylko sam. Wiadomo, że też sztab robi dużą robotę, znaczy nie za selekcjonera, ale w tym całym zbiera materiały, systemie, pokazuje tak, to, co ale ważne. Jak on jest też selekcjoner, też uważam, że powinien jak najwięcej tych meczów widzieć i zawodników tutaj na żywo. Oglądać. Wczoraj, słuchaj, taki przykład. Oglądałem mecz Zagłębia z Legią akurat dlatego, że w telewizji polskiej leciał. Nie mam w tej chwili takiego parcia, by wykupywać Kanał Plus i oglądać to wszystko na bieżąco. Wystarczy mi Eleven i to, co tam pokazują. Natomiast nie o to chodzi. Ja oglądałem wcześniej mecz na Eleven Ligi Francuskiej. Dzisiaj czekam na mecz Barcelony i Milano, żeby sobie pooglądać, porównać, co tam się dzieje. I to tempo grania na 3-4 kontakty, pojedyncze akcje na 1-2 kontakty. Wiesz, mecz, który emocji wzbudził sporo, bo jedni i drudzy mogli to spotkanie wygrać, ale na co innego zwróciłem uwagę. Moim dzieciom się to podobało, bo się dużo działo, ale zwróciłem uwagę na to, że to wszystko to było coś na poziomie drugiej, trzeciej ligi, nie wiem, hiszpańskiej, niemieckiej. Tak, to co mówisz, tempo, ale, to, tempo ale za tym idzie technika. O to technika chodzi. Użytkowo dokładnie. Tego, wiesz, jak nie masz techniki, piłkę musisz tam przyjmować. Gdzieś ci odskoczy, tak. Zabierać się, a dokładnie. Jak oglądasz właśnie te topowe ligi, nawet kluby gdzieś w tabeli tak, się plasujące na niższych miejscach, miejsce. To jest po prostu, to jest automat, zawodnicy, to jest automat. Wiedzą jak to robić. I teraz... Nie patrzą na piłkę, jak zatrzymują, czy przyjęciem już sobie kreują. No dokładnie. Akcje wypuszczają. I widzisz, ale mimo wszystko w tym meczu było dwóch, trzech z młodych zawodników, którzy jeśli zobaczyłby ich selekcjoner na trybunach, zwróciłby na nich uwagę, bo oni, mimo tego, że to były ich początkowe jakieś występy, być może jeden z nich tam jakiś strzałek czy strzałka, być może to był jego pierwszy sezon w pierwszej drużynie, natomiast dynamicznie grający, bardzo do przodu, bardzo mądrze kreujący grę, przyjmujący piłkę z taką wizją, co zrobić z nią już dalej. Dla takiego Santosa, który by to obejrzał z wysokości trybun, podejrzewam, byłby to taki materiał, który by przynajmniej zastanowił go nad tym, czy w szeroką kadrę nie włączyć takiego ale gracza. Ale tak właśnie było za czasów Benhakera, który czy Gargułę tak. Włączył, Łobodzińskiego. Pazdana przecież wymyślił, Pazdana, nie? Pazdana, Matusiaka, którzy zupełnie gdzieś się w lidze może wyróżniali, ale nie byli brani, wiesz, pod uwagę przy wyborze za no i to... wcześniejszych selekcjonerów, gdzie tam była Tom Żurawski, Frankowski, to no była tak, ta stała. Wszyscy tylko na nich patrzyli, tak? A zobacz teraz taka sytuacja, Santos. I oni się odnaleźli. Santos bardzo fajną rzecz powiedział, że on nie może ich trenować, bo od tego są trenerzy w klubie. No, oczywiście, że tak. On będzie tutaj kimś w rodzaju, tak jak mówiłeś wcześniej, menadżera, który będzie wyszukiwał i dopasowywał ludzi pod względem nie tylko umiejętności piłkarskich, ale pod względem charakteru, mentalności, takich, jacy będą potrzebni do tej drużyny, żeby grać. I to już nieważne, czy ktoś ma doświadczenie międzynarodowe, czy nie. Natomiast powiedział też jedną rzecz, czego mi brakowało u Sołzy, że tu w naszej lidze, niezależnie od tego, jak ona wysoko w hierarchii stoi, są zawodnicy, którzy tej kadrze mogą dużo dać. Bo nie chodzi tylko o czystą umiejętność. Ale to są przez skautów profesjonalnych wyławiani do bardzo dobrych klubów. W Europie to na pewno grać potrafią. Potrafią, no. Tak, że liga ogólnie ma taki poziom, jaki ma, no to inna sprawa. No tak, Santos od 1 lutego już mieszka w Warszawie, z rodziną się tutaj przeprowadził, ma kilka mieszkań wynajętych na terenie kraju, gdzie będzie jeździł z asystentami, oglądał mecze. To, czego nie obejrzy wtedy na żywo, będzie miał zapis wideo do analizy na bieżąco, mnóstwo analitycznych programów, nowoczesnych. Też fajnie, cieszę się, że Łukasz Piszczek będzie jednym. A tu się właśnie do tego tematu chciałem też nawiązać. Bo myślę, że to jest naprawdę przyszłość też polskiej piłki. No, to na pewno. Jeżeli chodzi, czy może nawet z przyszłości, czy selekcjonera, czy jeżeli chodzi o zarządzanie, bo też wydaje mi się, że ma predyspozycję. Tak. Do tego. Ja też tak myślę, tym bardziej, że ta jego szkółka piłkarska bardzo dobrze sobie radzi, prawda, na rynku i wydaje mi się, że to byłby taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o przyszłość. No wszystko, ma nazwisko, markę wyrobioną, to co działo właśnie wcześniej tutaj czy u siebie w tej miejscowości.
Problem jest inny, wiesz, Sławek, ja mam tutaj wątpliwości co do jednej rzeczy. To jest zawodnik, który jeszcze z tymi chłopakami grał w piłkę. Czy tak jak tutaj na podwórku naszym w rozgrywkach lokalnych widzimy często były zawodnik zostaje trenerem drużyny, nagle musi być troszkę inna relacja, nie kolega, kolega, tylko jednak zawodnik, trener. A, oczywiście. I boję się, że to nie bardzo przejdzie. Poza tym też Boniek powiedział fajną rzecz, nie wszyscy się z nim zgadzają, ale tu akurat mądrze zauważył jeden drobiazg. On będzie którymś z kolei asystentów. On będzie się uczył, to znaczy to będzie raczej osoba do rozstawiania pachołków i notowania, no, niż... Ale myślę jednak, że jednak będzie miał, że nawet jak grał z niektórymi jeszcze, no, z wieloma w sumie. Praktycznie 90% kadry to jest kadra, która pamięta Piszka. To jednak, nie? No wiesz, jaka to będzie relacja na pewno. Był taki zawodnik kiedyś, grał jeszcze w latach 90. Adam Kęsy się nazywał, nie wiem czy kojarzysz. Grał potem w Austrii, w Las Klins chyba. I też potem został trenerem tej drużyny. Tam prowadził wcześniej grupy młodzieżowe. No i też właśnie czytałem z nim wywiad, że spotkał się z taką sytuacją właśnie, że jak został trenerem pierwszego zespołu, no to z zawodnikami, z którymi grał jeszcze jakieś tam parę miesięcy, paręnaście miesięcy wtedy był na ty. Powiedział, koniec z Adamem, jest pan trener i... No też trzeba wiesz, ale to myślę, że to też no, nie ma reguły. Trzeba to jakoś w zależności od sytuacji po prostu dopasować. Piszczek jest o tyle mądrą osobą, co pokazał już nieraz. Jeden z moich ulubionych zawodników, jak obserwowałem jego karierę, zaczynał jako napastnik, kończył jako obrońca. Zawsze ofensywnie grający, zawsze mądrze, myślący na boisku, gdyby nie kontuzje pleców. No i w pewnym momencie to był w czołowej, nie wiem, piące obrońcy. W Europie całej, prawda? Wszyscy chciały go kluby z Hiszpanii, z Anglii, chcieli mu proponować naprawdę duże warunki finansowe i wtedy tak naprawdę kontuzje pleców go zatrzymały. Ja sądzę, że gdyby on mógł być zdrowy, trochę bardziej wyeksploatować ten swój organizm, to kto wie, czy on by jeszcze nie pograł, nawet do dzisiaj, bo dlaczego nie? To nie jest wiek, w którym Piszczek musiał zakończyć karierę, kiedy ją kończył, prawda? Natomiast ta jego mądrość życiowa, umiejętne podejmowanie decyzji w danych jakby sytuacjach może spowodować, że rzeczywiście to będzie ten etap, w którym on się przyda kadrze. Też prawda jest taka, że tutaj potrzebni są asystenci. Berhaker miał dwóch polskich asystentów, prawda? I obaj potem urośli w sile, jeśli chodzi o swoje możliwości. No tam nawet więcej, bo tam się idzie Kanowski przewinął. Tak, ale chodzi o Kaczmarek i Nawałka. Ta dwójka no jednak gdzieś później coś potrafiła pokazać. Kaczmarek tak, czy już gdzieś no, znany w ligowym środowisku. Tak, tak. Ale to musi być osoba, wiesz, która się będzie uczyć i drugą osobą, która ponoć ma doradzać w sztabie, będzie trener, który już tutaj to nasze całe środowisko zna od podszewki, bo nie ujmując nic Piszczkowi, no to ja wątpię w to, że on już w tak krótkim czasie, mimo że jest piłkarzem, mimo że ma swoją szkółkę i gdzieś tam jeszcze sobie dogrywa, czasem gdzieś jako trener pracuje, to wszystko, co się wokół dzieje w Ekstraklasie i niżej trochę, zna tak idealnie, że mógłby wiesz, z marszu, nie wiem, polecić zawodnika, wiedzieć, gdzie trzeba pójść, co zobaczyć. Ja sądzę, że on w pewnym sensie jest stąd, ale też wiele rzeczy jeszcze się będzie musiał nauczyć. No, to jest z początek drogi. To jest jako, właśnie, no, nie? Dobrze, że się będzie uczył, bo być może kiedyś to przyniesie efekty. Nie? Także myślę, że już najbliższe kolejki ligowe zobaczymy, co wiesz, to są też na trybunach. Fajnie też jest, że to tą grupę eliminacyjną mamy. Wiadomo, że cały ten, jeszcze to jest pokłosie pandemii, że ten harmonogram eliminacji, to już wszystko jest trochę zachwiany, bo normalnie to już się zaczynało na jesieni. Tak. Ale mamy grupę na tyle łatwą, że myślę, że w tych meczach będzie miejsce po prostu też na eksperymenty, na próby jakieś. To wiesz, będzie zależało od pierwszego meczu. Jeśli się to nie obróci przeciwko nam. To ja myślę, że tego tak dużo czasu aż nie będzie. Będzie zależało to od pierwszego meczu. Jeśli tutaj Santos dobrze to wszystko poukłada i zdobędziemy jakieś punkty w Pradze, to ja myślę, że cała reszta potem tych eliminacji pójdzie łatwiej. Natomiast jeśli tam przegramy, to on będzie musiał szybko coś pozmieniać, bo stosunkowo w krótkim czasie ma kolejne mecze. Tam daje, tak, tu nie trzeba meczu wygrywać. Wychodzą dwie drużyny z grupy, trzecia ma grać w barażach, więc to jest naprawdę bardzo łatwa droga. Na koniec, tak całkiem na koniec, właśnie jak już nawiązałeś do tych eliminacji mistrzostw Europy, co sądzisz o tym, bo ja jestem bardzo zadowolony z tej decyzji, że UEFA zdecydowała zmniejszyć liczbę uczestników mistrzostw Europy z 32 do 24. No, oczywiście, że tak. Jestem też jak najbardziej, bo to już... To już zakrawało naprawdę w jakąś... tym systemie. Wiesz, też żeśmy nieraz wcześniej tutaj dyskutowali, że czy naprawdę nie warto zrobić jakiegoś systemu eliminacji
takiego, żeby na przykład dany turniej Mistrzostwa Świata ileś tam pierwszych drużyn automatycznie promował do następnych rozgrywek, żeby wyeliminować mecze takie dla mnie zupełnie bez sensu. Z Gibraltarem i innymi reprezentacjami. Tak, najmocniejszy z najsłabszymi, podobnie jak w kwalifikacjach do europejskich pucharów, o czym też zawsze. Czyli inaczej mówiąc, zrobić eliminacji, tak jak na przykład jest często w koszykówce, w niektórych innych systemach rozgrywek, lub robić kilka turniejów eliminacyjnych. Tak, a dobrze, że powstała Liga Europy i myślę, że ten projekt należy kontynuować właśnie, gdzie inne drużyny na swoim poziomie też mogą o coś rywalizować. Tak. To jest ta czwarta dywizja, czy trzecia najsłabsza, czy jak to będzie się nazywało, Liga Konferencji, czy czegokolwiek. Ale prawda? Właśnie ale zobacz. O czymś mogą o coś zawalczyć. No. Tak, mówisz o europejskich pucharach teraz. Tak, tak? To mówią ogólnie, tak wiesz. No. Bo tutaj Liga Europy, Liga Konferencji, Liga Narodów. Ja się śmieję, są faktycznie, tak jak mówisz, zespoły z Luksemburga, z Liechtensteinu, reprezentacje Gibraltaru i jakichś tam jeszcze innych. A oczywiście zwycięzca, niech ma szansę tak, potem grać, niech idzie wyżej, bo zresztą tak jest zrobione. Ale oni wreszcie się cieszą z tego, że mogą wygrywać mecze i że te mecze są dla nich równorzędne, że to nie działa w ten sposób, że przyjeżdża ci jedna drużyna, zagrają, tracą mu się 10 bramek, koniec po meczu, dziękuję i już dalej nie opłaca się nic z tym robić. Fajny projekt. Ja jestem za tym, żeby te puchary właśnie wyglądały trochę bardziej rozwinięte. Jestem przeciwko Lidze Mistrzów w takim wydaniu, jaka ma być już niedługo. Wolałbym, żeby już powstał system w stylu Euroligi w koszykówce, bo wydaje mi się to być bardziej rozsądne niż taka Liga Mistrzów, która z Ligą Mistrzów ma tyle wspólnego, co ja z tureckim baletem. Tak naprawdę, bo to jest parodia, tu się tylko pieniądze tak naprawdę na tym zarabia, nic więcej, a oglądać mecze, nie wiem, Liverpoolu z Manchesterem w Lidze Mistrzów, Manchesteru z Liverpoolem w Premier League, Liverpoolu z Manchesterem w FA Cup i w innych jeszcze pucharach, mam już dosyć, tak naprawdę, a tak to będzie wyglądać niestety, więc uważam, że to powinno gdzieś pójść w drugą stronę. No, to tyle na dzisiaj.